Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj ponownie naszym gościem jest dr Jacek Raub, bo witam. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, witam Państwa. Jest mi niezmiernie miło, że mogę po raz kolejny tutaj w podcaście wziąć udział, dlatego że te rozmowy są bardzo ciekawe, bardzo interesujące i nie tylko, powiem tak, dla branży, ale również widzę, że dla zwykłego odbiorcy. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, kładę się nisko w podziękowaniu za te ciepłe słowa. Przypomnę tylko, Jacek reprezentuję Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz grupę Defense24, podkreślam to trochę mocniej, bo jesteśmy świeżo po 12 października, mieliśmy Cyber 24 Day. Spotkaliśmy się, Jacek, również w ramach jednego z paneli. Ty miałeś obowiązków zdecydowanie więcej. Po co tak naprawdę wydarzają się takie konferencje, nie seminaria, bo całkowicie inny mhm. tego charakter. No mamy jakieś cele, coś ma to nam dawać. No przede wszystkim moim, znaczy w moim odczuciu cele są dwa. Pierwszy to jest synchronizacja różnych ujęć w ramach dyskusji panelowych. Ten nasz panel dotyczący inwigilacji objął tak naprawdę tyle perspektyw patrzenia na kwestie inwigilacji, bezpieczeństwa, służb specjalnych, że można było spokojnie sobie wypracować, będąc tak naprawdę słuchaczem, własny obraz, własną percepcję pewnych no, problemów, z którymi oczywiście w żadnym razie się nie zmierzyliśmy do końca, no bo panele takie dyskusyjne, które trwają godzinę, półtorej godziny, nawet jakbyśmy dwie godziny dyskutowali, to zapewne nie spowodowałyby zamknięcia. Raczej to jest. Otwarcie kilku, kilkunastu innych przysłowiowych frontów dyskusyjnych, ale niewątpliwie ten, kto słucha, ale też ten, kto uczestniczy, bo dla mnie to była uczta nie, taka, bym powiedział, intelektualna, bo rozszerzała się moje tutaj też patrzenie na pewne kwestie, no, powoduje, że podchodzimy później do tych tematów, pisząc, analizując, komentując trochę inaczej. No i też drugi z tych celów, który jest osiągnięty, to jest coś, co niestety umyka osobom, które nigdy nie partycypowały. W tego typu konferencjach oni widzą je z perspektywy przede wszystkim paneli, często bardzo rozbudowanej agendy, prelegentów, ilości osób uczestniczących, ale to są te kuluary. To zachęcam naprawdę do, do pójścia na jakąś z tego typu konferencję, bo w kuluarach często rozmowy są o wiele bardziej pikantniejsze i o wiele bardziej, nazwijmy to, nacechowane takimi rozwojowymi projektami, niż nawet w ciągu tej jednej godziny, gdzie rzeczywiście dyskusja panelowa, no, wiąże się z tym, że jest kilka osób, kilka ujęć, kilka perspektyw. Także może to nie, nie, nie będzie jakaś wielce odkrywcza rzecz, ale networking, czyli to łączenie ludzi, to bym powiedział, że chyba nawet ważniejsze często niż część ta tutaj panelowa, aczkolwiek wydaje mi się, że akurat w Cyber 24 Day, czy w Defense Dayu mamy ten komfort, że wyważamy obie przestrzenie, czyli z jednej strony bardzo silne, mocne panele, z dużą Dozą takiego merytorycznego wkładu, który można po prostu przede wszystkim przełożyć na rzeczywistość, która nas otacza, a z drugiej strony tutaj bardzo mocno rozbudowany ten aspekt networkingowy. Spotykamy się przy przysłowej kawie czy herbacie w przerwach, przy różnego typu tutaj konfiguracjach na tak naprawdę tej przestrzeni, która jest zagospodarowana również stanowiskami różnych firm. Można sobie po prostu przedyskutować i spojrzeć technologicznie, politycznie, praktycznie. Nie, ale też i tak tutaj patrząc z perspektywy naukowej, naukowo badawczo. Troszeczkę wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo chciałem właśnie o ten Edward King oraz kuluary zapytać. Wspomniałeś, że godzina, półtora, dwie to i tak może za mało. Całkowicie podzielam tę opinię, bo mogłoby to trwać dzień i dłużej. Sam nawet jeden taki pojedynczy panel. Zwłaszcza, że udało Ci się zebrać spore grono, przynajmniej w naszym panelu, tak? Rozmówców i niektórzy podkreślali, że z jednej strony jest to plus, z drugiej minus, dużo osób, każdy chce coś powiedzieć, no czasu brakuje, ale dzięki temu mamy to, co chyba wspomniałeś, trochę szerszą perspektywę, najróżniejsze spojrzenia. Czy Wydaje mi się, że nie było dominowania przez jedno z ujęć, dlatego że zauważmy, my rozmawialiśmy o inwigilacji. Inwigilację można tak naprawdę traktować jako działanie państwa, działanie podmiotów niepaństwowych, jako sferę też dyskusji moralnej, filozoficznej, psychologicznej, kwestie technologiczną typowe, tak naprawdę rozwiązania techniczne, prawną. No i wydaje mi się, że po prostu chyba takim celem numer jeden, który gdzieś tam udało nam się uzyskać, bo ja uważam, że to też był sukces, ten nasz panel, patrząc na, nie, nieskromnie powiem, swoje własne odczucia, że spojrzeliśmy na ten temat i pokazaliśmy, że nie można go nigdy spłaszczyć. I to jest chyba największy sukces, dlatego że tak jak też w naszym panelu wychodziło to w kilku dyskusjach, niestety często dochodzi do bardzo takiego uproszczonego ujęcia, na przykład problematyki inwigilacji. No, weźmy Snowdena, tak? Rozmawiamy o Snowdenie i zapominamy o cyberhigienie. W życiu osobistym, wtedy, kiedy tak naprawdę te metody inwigilacji mogą leżeć u zarania działań cyberprzestępców, którzy no nie czyhają na jakąś wielką informację dotyczącą nie wiem, naszej aktywności w sieci, tylko na banalne dane dotyczące chociażby naszych tutaj działań w bankowości elektronicznej. I to, co wybrzmiało moim zdaniem, to jest ta kwestia spięcia wszystkich tematów, wszystkich płaszczyzn. My teraz dyskutujemy o obronie przeciwlotniczej, przeciw to, to może zabrzmi kuriozalnie, ale wydaje mi się, że to najlepiej pozwala nam na przykład pom po i pomaga zrozumieć, z czym mamy do czynienia właśnie w tej domenie cyber i to, o czym rozmawialiśmy nie tylko na naszym panelu, ale na wszystkich panelach Cyber for Day, czyli ta wielowarstwowość. Czyli nie można tylko się skupić nie wiem, na, tych, na tych warstwach najwyższych tak, i strącać potencjalnie zagrożenia, które idą ze strony nie wiem, pocisków balistycznych, międzykontynentalnych, no bo nagle potencjalnie, potencjalnie przeciwniku żyje bezzałogowego statku powietrznego i przebije się przez tą strefę, w której jest dziura. I tak samo jest chyba w domenie cyber. I wydaje mi się, że ten nasz panel o inwigilacji, tutaj będę odwoływał się do niego, dlatego że no, jest on nam najbliższy, no to też była chyba kwestia podkreślenia wielowarstwowości tej obrony przed inwigilacją i rozumienia inwigilacji współczesnej. Tak, zaraz się do tego odniosę, tylko muszę wejść od innego trochę punktu, bo potwierdzam, a... Albo inaczej jeszcze, w ogóle głębokie pokłony, że poradziłeś sobie z tym wszystkim, bo jednak no, każdy gdzieś tam parł w dyskusji w trochę inną stronę, ale, ale z drugiej strony na pewno była to też wartość dodana. Bardzo sobie też cenię właśnie też te kuluary, spotkania z osobami, z którymi bardzo dawno i nie miałem kontaktu, jak również poznanie z tych, z którymi kontakt był i to dość długi, ale tak naprawdę przez internet, tak chociażby doktor Jagnierza, którego serdecznie pozdrawiam. Oraz chciałbym też. Ja również pozdrawiam. Do... Oraz chciałbym też pozdrowić doktora Łukasza Olejnika, którego udało mi się poznać, a przy okazji i kupić książkę, do której też się przymierzałem i muszę powiedzieć, że pewnego rodzaju nową na naszym rynku, czyli filozofia cyberbezpieczeństwa. I bardzo dobra książka dla studentów. To też musimy podkreślić i zachęcić no, wszystkich, którzy być może wchodzą w te podstawowe, nazwijmy to, pojęcia, że, że warto po nią sięgnąć na etapie edukacji i doszkalania się. I to wydaje mi się, że bardzo ciekawa, ciekawa pozycja i naprawdę wartościowa na naszym rynku wydawniczym. Mam wrażenie, że mamy dziwny flow, bo Cały czas gdzieś uprzedzasz to, do czego dążę. <laughs> chciałem właśnie zapytać, odnosząc się do tego, co ładnie nazywać ucztą intelektualną, ja bym to jeszcze rozwinął i powiedział, że to trochę własny rozwój, bo rozmawiając z innymi osobami, i z innymi też punktami widzenia na, na dany temat, no też z czasem zmieniamy własny pogląd, trochę inaczej patrzymy, też się rozwijamy. I właśnie o tym chciałem powiedzieć. Ruszył rok akademicki. Ten ostatni w ogóle rok, te ostatnie 12 miesięcy były, bym powiedział, no w historii nie tylko tego wieku, ale w ogóle i przełomu wieków dość, delikatnie mówiąc, specyficzne. Jak patrzysz na to, nie wiem, wprowadziłeś jakieś zmiany w sylabusach swoich przedmiotów albo ewentualnie program będziesz jakoś zmieniał, rozwijał, ukierunkowywał, bo ja kilka swoich takich przemyśleń na ten temat mam. No, przede wszystkim mam pewien komfort psychiczny że wbrew naprawdę wielu głosom ten taki twardy element bezpieczeństwa dotyczący obronności, dotyczący też pewnej niestabilności, no ja miałem w swoich przedmiotach wprowadzony od początku i też pamiętam po swojej edukacji, jak wiele osób no, patrzyło na moje zainteresowania, jeśli chodzi o obronność, jeśli chodzi o wojsko, rolę wojska w współczesnym świecie, jako na trochę taki, bym powiedział, może feedback zimnowojenny, że się spóźniłem na tą zimną wojnę, no bo w końcu... W końcu dzisiaj to ilość wyprodukowanych komórek, integracyjna polityka to jest przyszłość. No niestety, dzisiaj to wiele osób będzie musiało chyba trochę zredefiniować swoje perspektywy patrzenia na świat, no, nie tylko w kontekście Ukrainy, ale szerzej pewnej roli również siły zbrojnej czy elementów obronnych. Ja mam, mówię, ten komfort, że akurat te przedmioty, w których w jakimś tam stopniu partycypowałem i partycypuję, zawsze miały no, dość mocno na ten element zaakcentowany. No wiadomo, że trzeba po prostu teraz pokazać konkretny case study, ten konkretny studium przypadku, chociażby w cyber. Widzimy, że spięcie tej, tej koncepcji wielodomenowej jest no, aż nadto widoczne, no, bo Ukraina to jest wszystko od dzisiaj. To są działania na morzu i to w tym działania specjalne, działania konwencjonalne, to są działania powietrzne, działania lądowe, działania w kosmosie, no, chociażby ta kwestia jeszcze Starlinka, tak? Albo szczęsnego Starlinka. Kwestia rozpoznania satelitarnego, kwestia wywiadu, a więc rola tutaj służb specjalnych w pierwszej fazie, w drugiej fazie, w kolejnych fazach wojny. No i na końcu działania cyber, przecież sami słyszeliśmy wielokrotnie na różnych konferencjach, ale też na przykład na Cyber 24 Day to wybrzmiało dość mocno, że chociażby ataki na cele związane z tutaj ukraińskim, no, co by nie mówić, tym aparatem zarządzania cyfrowym, cyfrową przestrzenią, no to były widoczne przed, w trakcie i po rozpoczęciu wojny. No i to jest moim zdaniem kluczowa kwestia, jeśli chodzi o też zauważenie, że to nie tylko jest ta taka gdzieś tam cicha na zapleczu wojna, jeśli chodzi o no, hakerów, jeśli chodzi o jakieś tam elementy działań zakulisowych, ale też fizyczne, na przykład niszczenie światłowodów, fizyczne niszczenie infrastruktury, próba blokowania tej infrastruktury, wchodzenia w w nią prowadzenia tak naprawdę pewnych zawirowań wokół przekazu informacyjnego. Więc ta wielodomenowość, chyba, będzie musiała u nas występować częściej, i nie tylko jako teoria, ale w pewnym sensie przygotowanie do praktycznych wyzwań. No, tak mi się trochę wydaje, że może popełniliśmy wcześniej błąd, właśnie jej trochę nie uznając, i teraz chyba te realia doprowadzają do tego, że jednak. Przyznając się czy nie do, do błędów w założeniach, w końcu jednak uznajemy. Powiem tak, przepraszam, ci wejdę w słowo, ale tak, wydaje tak, mi się, proszę. że w wielu aspektach też w naszym środowisku traktowaliśmy pewne rozważania jako rozważania na wszelki wypadek albo trochę też usprawiedliwiając się, że teoretyzujemy, ale ostatnie dwa lata pokazały, że w żadnym razie nie jesteśmy teoretykami, bo odnosimy się do rzeczywistości, która nas otacza. Zobacz, odejdźmy od kwestii cyber, wejdźmy na kwestię chociażby działań Poniżej progu wojny, tych takich wyświetlanych często pojęć, gdzieś tam działań hybrydowych i tak dalej. My dostaliśmy pokaz na naszej granicy działań białorusko-rosyjskich, i to na naszej granicy, myśląc oczywiście o Polskiej, ale Litwie i Łotwy które wręcz nawet nie powiem podręcznikowo, ale słownikowo wpisywały się w to, co my rozważaliśmy po 2015 roku czy 2014 roku, czy nawet wcześniej, jeśli chodzi o działania poniżej progu wojny. Później obserwowaliśmy użycie presji migracyjnej. To samo się dzieje z działaniami cyber. Zauważ, ile konferencji, ile debat, ile nawet bym powiedział papieru, czy cyfrowych tutaj przestrzeni zostało poświęcone opisywaniu chociażby tego zagadnienia, jak z digitalizacji czy tam w jakimś stopniu zdigitalizowane społeczeństwo będzie sobie radziło w trakcie pełnoskalowej wojny i jak państwo, na przykład aparat państwa musi kooperować z instytucjami prywatnymi. To, to się przewijało, to nie jest tak, że my to odkryliśmy tu i teraz, bo widzimy, że w Ukrainie no, państwo musi współpracować na przykład z prywatnymi firmami w celu utrzymania odpowiedniego cyberbezpieczeństwa i do tego dochodzą jeszcze wielkie firmy zagraniczne jako partnerzy w, tym, w tych zmaganiach. No nie, no to o tym mówiliśmy wprost już od lat. Dzisiaj po prostu dostaliśmy coś, co, to chyba dla badacza, dla analityka, patrząc z mojej perspektywy, jak analityka, no jest kluczowe. Czyli mamy materiał porównawczy rzeczywistość, która jest, możemy ją przysłowiowo dotknąć pewnymi narzędziami tak analitycznymi. I ta teoria, która była wyprowadzana wcześniej pewne założenia hipotetyczne, moim zdaniem zostały poddane w pełni falsyfikacji i, i stały się tezą, bo, bo dzisiaj już wiemy, że to tak będzie wyglądało, tak. Siadając w moim domowym studio, do nagrania z tobą. Wcześniej odpaliłem z znienawidzonego Facebooka, tak? I on mi przypomniał, że dokładnie rok temu dla wydarzeń 24 właśnie komentowałem sytuację na polsko-białoruskiej granicy i nawet popełniłem taki króciutki wpis, przypominający, I, i wtedy mówiłem, że sytuacja owszem, jest ważna, ale powinniśmy patrzeć w trochę innym kierunku, mając na myśli właśnie Ukrainę, niestety też to się potwierdziło, ale Jacku. I stare chińskie przekleństwo, nie przysłowie, bo nie wiem, czemu się przyjęło, że się o tym mówi. Przysłowie, mówi, oby żył w ciekawych czasach. A ja zdaje się od doktora Olecha usłyszałem, ciekawie żyć w tych czasach, o których będą pisać książki. Tak? O jednej z książek dzisiaj też wspomnieliśmy, ale idzie mundial w, w Katarze, o którym też zresztą ostatnio z Mieszko Rejkiewiczem rozmawiałem, jednym ze współautorów raportu na ten temat. Mamy całą sytuację związaną oczywiście z Rosją, pewnego rodzaju przełomem, bo jak sam bardzo fajnie podkreśliłeś, no jest to, mamy teraz do czynienia naprawdę z dość interesującym, delikatnie mówiąc, okresem. Mamy też kwestie Chin i pewnie wielu zmian w, reju, w wielu regionach świata, bo sytuacja z Rosją do tego na pewno doprowadzi. Jak biorąc pod uwagę jeszcze kwestie właśnie manipulacji, manipulacji społecznej, właśnie inwigilacji pewnej potrzeby, trochę będzie masłem myślanym, ale bezpieczników bezpieczeństwa, by nie powiedzieć wprost, bezpieczników demokracji całego świata, świata mediów, mediów społecznościowych, bo wspomniałeś też o higienie i o tym też gdzieś na panelu było, oraz co ważne, ujmując też tych graczy niepaństwowych, tak, bo to nie jest kwestia tylko Elona Muska jego Starlinków, ale nawet i właśnie inwigilacji tych podmiotów, które dają narzędzia, a przecież one nie są przynajmniej formalnie i bezpośrednio związane z rządami. Jeszcze jedna rzecz ważna, która też na konferencji była, czyli kwestia metaświata. Jakbyś miał trochę podsumować i powiedzieć, jak widzisz tę naszą przyszłość, nie tylko pod kątem samej Rosji, wojny, konfliktu o trochę szerszym tak naprawdę aspekcie. Jedno słowo moim zdaniem przychodzi mi na myśl: wymagający świat, wymagająca rzeczywistość, wymagająca technologia, ale jestem optymistą, dlatego że no może za długo po prostu zajmuję się pesymistycznymi rzeczami w życiu społeczeństw i cywilizacji, żeby dzisiaj spojrzeć i nie wiem, załamać ręce. Wydaje mi się, że to wszystko jest do zrobienia, wymagające zasoby ludzkie, ale też i intelektualne, które po prostu muszą sprostać temu przedsięwzięciu, jakim jest no, w jakimś stopniu opanowanie niestabilności, no bo łatwo się żyje w sytuacji, w której jeden z amerykańskich analityków, autorów kreśli nam koniec historii i tylko statystyki patrzymy produkcji samochodów, smartfonów czy komputerów, no to ja nie dziwię się, że część osób dzisiaj się czuje niekomfortowo, nawet w środowisku badawczym, no bo oni zostali wychowani do życia tak naprawdę w świecie postzimnowojennym, który miał być bardzo poukładany. Zwróć uwagę na nawet na koncepcję działań wojska, jaka była przede wszystkim preferowana, gdzieś tam działania na obrzeżach, misje stabilizacyjne. Działania reagowania kryzysowego, operacje reagowania kryzysowego, ale to gdzieś poza naszą strefą, poza zapatrzeniem. No i teraz po prostu tacy ludzie jak my, powiem brutalnie, muszą się z tym zmierzyć i wydaje mi się, że przede wszystkim opanować emocje innych, którzy się nie czują komfortowo, bo z wszystkim można w jakimś tam stopniu funkcjonować. Zobacz, na przykład, wielkie firmy, wielkie firmy, technologie, inwigilacja, wracam do tego panelu po raz kolejny. Kwestia nawet bardzo banalna powrót technologii, w jakimś w stopniu kontrolowanych narodowo. Od mikroprocesorów, produkowanych oczywiście w takich ilościach, które pozwalają nie wiem, zaspokoić potrzeby wojska, służb specjalnych, polityków, przede wszystkim lokalnych, poprzez posiadanie własnego zwiadu satelitarnego, własnych rozwiązań komunikacji satelitarnej. Mówię tutaj narodowych, tak? Patrząc przez pryzmat państwa, albo na przykład dwóch, trzech państw, które wchodzą ze sobą w konsorcjum, no to jest rzeczywistość relacji z tymi dużymi firmami, których nie da się wyrugować od tak z rynku, tak? Z nimi trzeba normalnie funkcjonować. One też mają swoje zainteresowanie, jeśli chodzi o pewną stabilizację. Aczkolwiek cały czas gdzieś ta kwestia bypassu, czyli możliwości pójścia tak naprawdę na własną technologię w pełni kontrolowaną, jest istotna. I to akurat ciekawym wątkiem są na przykład francuskie technologie kosmiczne w kontekście tego, co robi Elon Musk. I moim zdaniem dużo Francuzi mogą nas nauczyć właśnie pod tym kątem, no bo z jednej strony wszyscy się zachwycili tą komercjalizacją, załóżmy, działania w kosmosie podejmowanych przez Elona Muska, podejmowanych przez innych miliarderów, a zauważmy, że Francuzi przestrzegali mówiąc o tym, że na przykład na wypadek wojny satelity, szpiegowskie satelity związane z łącznością czy w gruncie rzeczy całym spektrum działań, które dzisiaj są potrzebne dla funkcjonowania na przykład państwa pod presją, no musi znajdować się w jakimś tam procencie po stronie podmiotu państwowego, a nie podmiotu niepaństwowego, który stwierdzi, dobra, no to teraz wystawiam rachunek Pentagonowi, a jak nie, to jutro odłączam usługę. Więc gdzieś to jest na tyle ciekawe, że po prostu wymaga od nas zmiany, do, podejścia do pewnych standardów, które uznaliśmy, że one się nigdy nie zmienią. No, no mówię, najbardziej banalna rzecz to jest NATO. Też się wydawało, że to będzie klub dyskusyjny. Ja pamiętam takie nawet niektórzy budowali narrację i sam się spotkałem w, w toku swoich jakichś tam gdzieś przestrzeni edukacyjnych w życiu, że no NATO to już w gruncie rzeczy pójdzie bardziej w dyplomację, bo nie ma tej siły, bo nie ma tej takiej chęci przyciągania, no bo już potencjały obronne, rozłam i tak dalej. I nagle się okazuje, że Szwecja i Finlandia chcą wejść do tego NATO. Dla niektórych w których to czas, żeby przepisać podręczniki czy książki, w których zaznaczali, że że tutaj nie ma szansy na to. A widzimy, że to się zmienia. Więc mi się wydaje, że optymistycznie powiem, będzie bardzo dużo pracy, ale oczywiście te wymagające, z podkreśleniem słowa, wymagające warunki są do w jakimś stopniu zapanowania nad nimi i nie musimy się obawiać. Tylko znowu może to trochę brzmi, jak Kartagina musi upaść, bo ja za każdym razem to powtarzam już od lat. Tylko w przypadku Polski musimy zacząć budować albo nawet wykorzystywać już zbudowane zaplecze analityczne. I to mówię o kolegach, koleżankach, którzy przecież zajmują się sektorowo pewnymi rzeczami, ale też doradcach, pewnych gremiach, które powinny doradzać na różnych szczeblach procesu decyzyjnego. A niestety w Polsce kultura skupienia się na analityce, skupienia się też na takim poszerzaniu perspektywy swojej, no, gdzieś jest największym chyba naszym mankamentem, i powiem, nawet z perspektywy naukowej. No, Zauważy, że takie konferencje jak Cyber 24 Day połączyły ludzi z różnych środowisk. I w takich konferencjach trzeba funkcjonować, żeby uznać, że czegoś nie wiem, że w czymś jestem bardzo mocno opóźniony, często jeśli chodzi o nowoczesne informacje czy zmieniający się świat i trzeba to przyjąć do siebie, potraktować jako poprawę punktu wyjścia, a nie uznawać, że jestem w stanie zmapować cały swój świat, który jest trochę taką płaską ziemią, bo ja wymyśliłem i ograniczam się. Więc w bezpieczeństwie to chyba najlepiej widać i wydaje mi się, że ci, którzy się zajmują tym bezpieczeństwem, no dostali teraz w 2022 roku taką, nawet nie powiem, lekcję, co nauczkę, że chyba jesteśmy w bardzo komfortowej sytuacji. W gorszej sytuacji są być może inni, na przykład nie wiem, zajmujący się procesami jakimiś tam integracyjnymi czy globalizacją, aczkolwiek sądzę, że i tak się tam zmienia. Też na pewno mają o czym myśleć. I mamy kolejny wręcz dowód na to, co, co powiedziałem, że myślimy podobnie, bo znowu otwarłeś pewne zagadnienia, o które jeszcze chciałbym zapytać. Ale jeszcze odnosząc się do Twojej wypowiedzi, chyba pojawiły nam się pewnego rodzaju prawdy, bo okazało się, że Rosja wcale tego potencjału, przynajmniej tego konwencjonalnego, tak do końca nie ma i organizacyjnie jest gdzieś w lesie, a przy okazji też się chyba okazało, że na to wcale nie jest takie słabe, jakby można było wnioskować, i co ważne, jednak ten potencjał, czyli jego przewaga jest po stronie zachodu, ale bo powiedziałeś, że trochę mamy tak problem z otwieraniem się na pewne środowiska, a ja właśnie w drugą stronę chciałem zapytać, bo wydaje mi się, że od paru dekad, może trochę przesadzam, ale mniej więcej mamy do czynienia z pewnego rodzaju otwarciem aparatu państwowego właśnie na ośrodki na sektor pozapaństwowy i ta konferencja z jednym z tego dowodów potwierdzających już tak naprawdę, bo, bo to miało miejsce wcześniej. I z czego to właściwie w świecie wynika? Bo na naszym polskim pozwórku moglibyśmy powiedzieć, no zmienił się u nas system, zmieniły się realia, była pewna zmiana polityczno-społeczna i od tego czasu trochę się zmieniło. Ale na świecie bym powiedział, że największy jakby nie tyle nacisk, co efekt tego wszystkiego też mniej więcej jakby w czasie się skorelował z tym, co, co dzieje się u nas. No bo przecież osoby, które funkcjonują w tym aparacie państwowym, one też często przechodzą do tego sektora pozapaństwowego, bo, bo to jest jakby naturalna ścieżka ich, ich kariery, ale jednak te relacje między tymi dwoma stronami mają miejsce i obie strony tak naprawdę mogą wiele zyskać, a co w konsekwencji znowu przekłada się tak naprawdę na cały poziom, patrząc całościowo, systemu bezpieczeństwa narodowego. No bo nie da się, mówiąc brutalnie, dzisiaj na etapie patrzenia takiego państwowego pokryć wszystkiego aktywnością państwa i generalnie na przykład technologie te nowe z domeny cyber czy z domeny info wykazują, że bez odpowiedniego, odpowiedniej współpracy no w zakresie po prostu tutaj podmiotów prywatnych i publicznych, no nie ma w ogóle mowy o jakiejkolwiek skuteczności działania, no, no nie ma. Dlatego, że często innowacyjność wywodzi się ze startupów, innowacyjność wywodzi się z małych podmiotów, ale one potrzebują wsparcia państwa na przykład w zakresie ochrony tych informacji. Żyjemy w świecie, w którym no, tylko te duże korporacje mogą sobie na razie jeszcze pozwolić na budowanie chociażby osłonek kontrwywiadowczej. Więc jeżeli jest startup jeżeli jest ileś startupów, jeżeli jest jakiś instytut badawczo-rozwojowy, który ma świetne zasoby, jeżeli są naukowcy, którzy mają świetne pomysły, ale nie będzie odpowiedniego zabezpieczenia państwa, jeśli chodzi o działania kontrwywiadowcze, w ochronie właśnie ich dorobku, no to oni prędzej czy później zostaną w jakimś tam stopniu wytypowani i te dane mogą być utracone i to jest albo odwrotnie, państwo może o czymś nie wiedzieć, widzę chociażby ta domena info, która jest też bardzo istotna, o której Rozmawiałem na panelu Wojny Informacyjnej, gdzie przecież no, domeny informacyjną dzisiaj kształtują prywatne podmioty. No, nie ma co ukrywać, młodzież, którą uczymy, która dopiero zaraz wejdzie w dorosłość, ona jest wychowana na domenie informacyjnej, definiowanej nie kanałami, które państwo w jakimś tam stopniu może. Kontrolować to jest może złe słowo, w jakimś tam stopniu może nimi moderować, na przykład unicestwiając działania przeciwnika, jeśli chodzi o dezinformację, jeśli chodzi o jakieś inne narzędzia, no ale będą funkcjonowali w świecie cyfrowym, tak? No i tutaj bez pomocy tych dużych firm, często firm o zasięgu globalnym nie ma szans również dla państwa, bo w tym momencie małe państwo albo średnie państwo może się okazać bardzo wrażliwe, jeśli nie będzie kooperowało, nie wiem, z przysłową. Tutaj firmą zajmującą się jednym z największych mediów społecznościowych, jeśli chodzi o na przykład uderzenie w sferze informacyjnej na nie. Także to jest trochę taka symbioza i to jest. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo ja nie jestem ani filozofem, ani tutaj nie zamierzam moralizować. Uważam, że po prostu, jako analityk, który się zajmuje bezpieczeństwem, mamy taką sytuację, do niej trzeba dopracować narzędzia i trzeba to zaakceptować i no działać. I wydaje mi się, że to już następuje bardzo dobrze, bo mając okazję właśnie w tym tygodniu, który, w którym był Cyber 24 Day, wziąć udział jeszcze w jednej konferencji, widzę, że po prostu w tych panelach instytucje publiczne, spojrzenie publiczne zawsze gdzieś dostrzega działania przestrzeni prywatnej i odwrotnie, przestrzeń prywatna nie ukrywa, że potrzebuje kooperacji z podmiotami publicznymi, no bo po raz kolejny może trochę do znudzenia dla naszych słuchaczy, przywołam kwestię Ukrainy, tak? No jeżeli nie będzie państwa na przykład odpowiedni, skonstruowanego i siły zbrojne nie zapewnią na przykład ochrony powietrznej, nie będą miały systemów obrony przeciwlotniczej, no to sobie możemy prowadzić działalność za pomocą światłowodów, ale te fizyczne, te światłowody zostaną zniszczone, tak? No i, I wtedy możemy sobie dużo powiedzieć, że wielkie korporacje będą przekazywać dane albo będą próbowały, a jeżeli pojawią się na przykład siły przeciwnika z jamerami różnego typu elementami walki radioelektronicznej, to tak samo. I to to się gdzieś tam wbija teraz moim zdaniem w obraz o wiele łatwiej, bo po prostu po prostu widzimy to, co się dzieje na świecie, już nawet nie tylko Ukraina, ale podam przykład, może bardzo absurdalny. Na początku zobaczmy Etiopię. Tam w Tigreju mamy do czynienia z rewoltą. Jeden z regionów walczy z rządem federalnym. Już teraz wszyscy o tym. Przestali mówić, bo mamy ileś innych konfliktów, ale na samym początku, jak rząd tutaj centralny chciał spacyfikować rewoltę w Tigreju, no to co zrobił? Odciął internet. Bardzo banalna rzecz. Odciął internet i zostały tak naprawdę regionalnym tutaj siłą tylko i wyłącznie łącza satelitarne. Mówimy o wojnie w Etiopii, tak? Już nawet zapominając o tym, że tam bardzo dużo użyto bezzałogowych statków powietrznych do ataków na cele naziemne. Także no, nie da się obejść pewnych tematów. A to też ciekawe, co mówisz, bo wystarczy tak naprawdę ludzi wywieźć w rejon, gdzie zasięg internetu jest słabszy i oni czują bardzo mocny dyskomfort psychiczny i przenosząc to jeszcze na tematy bardziej związane z bezpieczeństwem, no chociażby początek też nowego otwarcia, że tak powiem, wojny rosyjsko-ukraińskiej i pierwsze dni, kiedy tak naprawdę paraliż, czy to z udziałem przeciwnika, czy nie, ale paraliż jednak łączności po stronie rosyjskiej, a tym samym i systemu, Dowodzenia. Jacek powiedziałeś, że nie jesteś filozofem, aczkolwiek nie sposób od tego wszystkiego uciekać, bo przecież te bezpieczeństwo nie możemy wąsko patrzeć, tylko musimy je ujmować, ujmować je mocno interdyscyplinarnie, tak naprawdę. I... Ale ja się zgadzam, tylko że ja powiedziałem, że ja nie czuję się kompetentny, dlatego bym z chęcią posłuchał filozofów i dlatego z chęcią słucham filozofów bezpieczeństwa. W żadnym razie nie, nie uciekam od tej odpowiedzialności i, tak jak podkreślałem, dla mnie największym sukcesem po na przykład konferencjach dzisiaj to nie jest konferencja, w której stwierdzę, że znam, widzę, no, kojarzę jakiś temat, tylko kiedy usiądę i stwierdzę, że jestem no, mocno do no, tak naprawdę tutaj poprawy, jeśli chodzi na przykład o kwestię technologiczną. Miałem okazję rozmawiać na kilku konferencjach odnośnie pewnych rozwiązań technologicznych z ludźmi, z przedstawicielami, Politechnik, ośrodków badawczych. To było naprawdę fantastyczne. To Rado dla mnie, jeśli chodzi o zrozumienie tutaj pewnych elementów bezpieczeństwa, którym się zajmuję przecież już od dawna. Tak? Więc ja nie uciekam od roli, znaczenia filozofii, socjologii. Uważam, że wszyscy jesteśmy tutaj istotni. Dlatego grupy zadaniowe powinny być tworzone, interdyscyplinarne. I dlatego coś, co kiedyś było charakterystyczne, chociażby dla służb specjalnych, kiedy to wywiad tworzył zespoły złożone z ekspertów, złożone z ludzi zajmujących się różnymi systemami, na przykład uzbrojenia, ale też regionami. No dzisiaj to musi to też być w nauce, i to szczerze mówiąc, w nauce o bezpieczeństwie, czy w ogóle naukach związanych z bezpieczeństwem, no to bez tego to szczerze mówiąc, zostaniemy ślepi i To broń Boże, nie miał być zarzut do Ciebie, tylko właśnie chciałem podkreślić. Pod kątem naszych słuchaczy, że jednak multidyscyplinarność tak naprawdę musi mieć miejsce w bezpieczeństwie, jeśli faktycznie chcemy być bezpieczni, bo chciałem Cię tak naprawdę zapytać trochę właśnie teoretycznie odbiegając od bezpieczeństwa, ale nie do końca, czy efektem tej znaczącej czy rosnącej roli podmiotów pozapaństwowych nie jest właśnie pewnego rodzaju decentralizacja państwa czy oddawanie pewnych sektorów i gałęzi w ręce prywatne. Z jednej strony być może wynika to z pewnych oszczędności, ale wcześniej czy później i tak zostanie efekt działalności tych, tych podmiotów wykorzystany przez państwo. No, pojawia się tu na pewno aspekt też szans i ryzyk w tym wszystkim. I wydaje się, że ta rola będzie dalej dla tych podmiotów pozapaństwowych rosła. Co niestety, właśnie muszę podkreślić, też niesie pewne ryzyka i Elon Musk to w pewien sposób potwierdza, tak dla gościa, który po prostu może pływać w pieniążkach, no wydawanie dla niego śmiesznej ilości milionów dolarów na, bo mówi się tam bodajże o 70, czy 90, już teraz nie pamiętam, no nagle zaczyna być problemem, więc on też chyba chce pokazać, że inni jednak będą od niego zależni i jego rola ma być ważna. Może gdzieś tutaj bije jego ego. Ale pamiętaj, powiem brutalnie, można też... Przeszarżować, się, nawet jeżeli jest się miliarderem i właścicielem olbrzymich aktywów technologicznych, coś takiego, takie głosy, to one nie będą tylko i wyłącznie gdzieś tam rezonowały w przestrzeni Twittera. My się oburzamy tutaj, napiszemy kilka gniewnych postów, napiszemy kilka artykułów, ale powiem brutalnie, no obstawiam, że w Pentagonie już tak naprawdę ileś osób analizuje rzeczywistość i to nie jest perspektywy 2022 roku, tylko 40-50. I myśli nie tylko o Elonie Masku i jego technologiach, ale myśli również o innych. Stąd, no naprawdę, jestem optymistą. Dobrze, że w tej skali to wyszło, w tym momencie, powiem brutalnie, a nie w innej konfiguracji, gdzie. Przy czymś tak, większym, tak? Tak, gdzie rzeczywiście no, doszłoby do katastrofy, na przykład militarnej, wynikającej z, nie wiem, idei fix jakiegoś urażonego na Twitterze miliardera czy właściciela technologii. Jakieś słowo podsumowania na sam koniec? No, ja zapraszam na tego typu konferencje organizowane przez grupę Defense 24. Uważam, że akurat zawsze mogę z pełną tutaj dozą odpowiedzialności zachęcić Państwa do słuchania, czytania i oglądania. A przede wszystkim stwierdzić, że no nie ma tematów, w których możemy powiedzieć szczególnie. No mówię o bezpieczeństwie, bo, bo to, do, do tego tak naprawdę w domyśle zawsze dążę. Nie ma tematów, które moglibyśmy bardzo łatwo zamknąć do tego. Świat jest wymagający i cieszę się, że miałem okazję tutaj z Tobą porozmawiać dzisiaj, ale przede wszystkim w panelu, bo jak wszyscy widzieliśmy, wymagający jest przede wszystkim od każdego z nas. To nie jest tak, że możemy to zrzucić na grupę osób, które się nie wiem, zajmują jednym, te, jednym tematem i do tego nie do, w ogóle nie dochodzić samodzielnie. Tak? Wydaje mi się, że, że dzisiaj ta interakcja jeszcze z obywatelem jest kluczowa. O tym w ogóle już nie powiedzieliśmy. Przepraszam, że wrzucę to tak na Koniec. Mówiliśmy o firmach, mówiliśmy o podmiotach państwowych, ale jeszcze jest trzeci element, czyli zwykły obywatel to w naszym panelu o inwigilacji też dość mocno zostało podkreślone czyli po prostu dialog, analiza, no i wiedzieć trzeba, że no to na pewno się nie zakończy bardzo prosto, łatwo i w trzech tysiącach znaków. Ja również zachęcam, zapraszam i przede wszystkim również dziękuję. Dzisiaj moim państwa gościem był dr Jacek Grał, z Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz grupy Defense 24. Kłaniam się nisko, dziękuję. Również się kłaniam nisko. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.